rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, aby oddać hołd wszystkim warszawskim powstańczym bohaterom, by dać świadectwo pamięci o zbrojnym czynie, o bohaterstwie żołnierzy i mieszkańców stolicy i by podczas uroczystej polowej mszy świętej celebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, wspólnie modlić się w intencji poległych powstańców Warszawy, ich dowódców oraz ludności cywilnej Warszawy. Przybyliśmy na ten mszę świętą, bo jest ona odprawiana w rocznicę wydarzenia, które kwita na serce każdą kobietę i każdego mężczyznę. Patriotyzm, miłość ojczyzny, przywiązanie do ważnych prawd i wartości, twórcza wierność filozofii życiowej, która sprawia, że tak jednostki, jak i społeczność Polska są spełnioną wspólnotą narodową. Będąc na tym miejscu, nie możemy też zapomnieć o tych, którzy oddali swe życie za wolność. Pamiętamy o mieszkańcach Warszawy i bohaterach tamtych dni. A dla tych, którzy zginęli, spoczywają na warszawskich cmentarzach lub gdzie indziej, prosimy o życie wieczne oraz aby ofiara ich życia ciągle przynosiła dobre owoce. I w tym historycznym miejscu, jaki jest Plac Krasińskich, stajemy wspólnie z dumą i z szacunkiem, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego w 69. rocznicę jego wybuchu. Dziękujemy żyjącym uczestnikom Powstania za heroizm, za niezłomność, za ofiarę krwi. Dziękujemy za to, że walczyli, pokazując światu i kolejnym polskim pokoleniom, że wolność jest wartością najwyższą. Cieszy mnie ogromnie, że widzę tutaj twarze posłów z różnych poglądów. Tak jak w powstaniu. Różnie byli zapatrywań i walczyliśmy wspólnie. Tak tu, na placu Krasińskich, również wspólnie nasi przyjaciele wszyscy przyszli, aby oddać ten hołd poległym. Od powstania minęło 69 lat. Nam, jego uczestnikom, opatrzność boska pozwoliła
dożyć sędziwego wieku. W ciągu tych minionych lat świat zmienił się nie do poznania. Jesteśmy z naszym ówczesnym wrogiem w jednym sojuszu obronnym i w zjednoczonej Europie. Utrwalamy nowe kanony współżycia. Wspólnie opowiadamy się przeciwko dominacji silniejszych państw nad słabszymi. Potępiamy dyskryminację rasową, klasową i narodowościową. A jeśli tak, to warto rozważyć, czy powstanie warszawskie nie jest najbardziej wymownym symbolem walki o te wartości, które dziś uznajemy za wspólne. Niech w tej końcowej refleksji wyraża się nadzieja moralnego triumfu niezłomnego miasta. Dziękuję za uwagę. Samo powstanie było bitwą przegraną, ale potem po wojnie Polska jednak nie podzieliła losu Estonii, Litwy czy Łotwy. Ani też w 1956 roku, ani w 1980, ani później wojska radzieckie nie interweniowały w Polsce. Wierzę w to, że powstanie warszawskie miało w długim okresie wpływ na losy całego kraju późniejszej historii. Wierzę też, że w czasie walk powstańczych przelało się tyle krwi, że rok 1989 przyniósł niespodziewanie, choć nie za darmo, dar wolności. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy, którym wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie! Do apelu! Wołam żołnierzy pierwszego obwodu Śródmieście Północ, pułkownika Radwana, zgrupowań Chrobry 2, Bartkiewicz, Gurt, batalionów Kiliński, Gustaw, Harnaś, Rum i Sowiński, oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału dyspozycyjnego osłony Komendy Obszaru Warszawa. Do was wołam, żołnierze Powiśla, grupy bojowej Krybar, batalionów Bicz i Konrad oraz załogi Elektrowni Warszawskiej. Stańcie do apelu!